wchodzimy w trzeci etap luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Zmiany dotyczą m.in. lokali gastronomicznych i salonów fryzjerskich. Rząd poinformował, że od 18 maja wdrożony zostaje trzeci etap luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19. Co się zmieni? Najbardziej oczekiwane to oczywiście otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Oczywiście z obostrzeniami dotyczącymi poczekalni i oczekujących na swoją kolejkę. Częściowe uruchomienie lokali gastronomicznych. Zwiększenie liczby osób w komunikacji miejskiej, czyli zapełnienie 30% wszystkich miejsc stojących i siedzących dla danego pojazdu. Rozpoczęcie zajęć w szkołach policjalnych oraz umożliwienie korzystania z sal gimnastycznych i boisk. Zmienia się również limit osób przebywających w miejscach kultu. Jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. Ta zmiana obowiązuje od 17 maja. I tak jak od początku znoszenia obostrzeń, przypominamy, że zasady dystansu społecznego oraz szczególnej dbałości o higienę wciąż obowiązują. Nadal nosimy maseczki w miejscach publicznych.